Zajęcia pływania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego odbywały się na kościerskim basenie od 4 lat. Teraz zostaną przerwane. I chociaż umowa pomiędzy Aquacentrum a powiatem kościerskim na naukę pływania została podpisana do końca roku, to wiadomo, że zostanie ona rozwiązana wcześniej. W tym roku ze względu na budżet, który nam ustaliła Regionalna Izba Obrachunkowa, musieliśmy wypowiedzieć tę umowę, jako że środki zapisane na naukę pływania są o wiele mniejsze niż to zaplanowaliśmy. A powiedzmy, o ile mniejsze? O 100 tysięcy środki są mniejsze niż mieliśmy zaplanowane. Dlatego byliśmy zmuszeni, nie mając pokrycia, wypowiedzieć tę umowę. Oznacza to, że uczniowie już w tym roku szkolnym nie powrócą na zajęcia pływania na kościerskim basenie. Pod znakiem zapytania stają też przyszłoroczne lekcje wychowania fizycznego w tym obiekcie. Umowa z Aquacentrum była podpisana na cały rok kalendarzowy. Niestety w momencie, kiedy dostałam informację, że Regionalna Izba Obrachunkowa tak zmniejsza mi budżet, musiałam złożyć wypowiedzenie, jednakże środki, które otrzymałam ostatecznie, starczą mi tylko na zapłacenie zajęć do końca kwietnia. W związku z tym z dniem 1 lipca w ogóle rozwiązujemy umowę, a z dniem 1 maja zawieszamy na razie działalność zajęć na basenie. Aby nadrobić brakujące 100 tysięcy złotych z kościerskiego basenu, musiałoby skorzystać o około 9 tysięcy osób więcej niż do tej pory. Zarząd spółki stanął więc przed trudnym finansowym problemem. Jak podkreśla prezes Joanna Werochowska, spółka już zaczęła odczuwać negatywne skutki tej decyzji. Pojawiły się głosy zaniepokojonych mieszkańców, którzy obawiają się, że drzwi basenu po prostu zostaną zamknięte. Prezes pływalni ma nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale w tej sytuacji niezbędne jest wypracowanie rozwiązania, które pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki, a to nie będzie łatwe. Pomysłu jeszcze nie ma żadnego konkretnego. Jesteśmy na etapie pracowania nad rozwiązaniem, które no, nie jest łatwe, tak, bo nie są to małe pieniądze, które trzeba gdzieś znaleźć i pozyskać tak, żeby spółka mogła swobodnie funkcjonować i w taki sposób, żeby klienci i jakość świadczonych usług dla klientów nie pogorszyła się, no bo to jest naszym celem, tak? Obojętnie co by się nie działo, my na pewno nie dopuścimy do tego, żeby pogorszyła się jakość usług, które oferujemy i żeby klienci tego nie odczuli w żaden sposób. Oprócz powiatu kościerskiego udziału w Kaszubskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym ma także miasto Kościerzyna, które co roku przeznacza 450 tysięcy złotych na naukę pływania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Zdaniem Kazimierza Stoltmana nie ma zagrożenia, że obiekt, na który mieszkańcy naszego miasta czekali tak długo, miałby zostać zamknięty. Trzeba jednak poczekać do końca roku na sprawozdanie finansowe, żeby sprawdzić, czy basen się zbilansuje. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Są 3 podmioty i jest kilka sposobów, jak pokryć ewentualną stratę. Najpierw poczekamy do końca roku, jak będzie przyjęte sprawozdanie finansowe i wtedy się okaże, czy jest strata. Jeżeli będzie strata, to można ją pokryć albo z przyszłych zysków, które będą, można ją pokryć także z obniżeniem kapitału zakładowego, ale też jest taka możliwość, że można to z kapitału rezerwowego czy zapasowego, jeżeli tak jest, a na końcu z dopłat wspólników. Czy basenowi uda się przetrwać zarządzone przez RIO oszczędności? Prognozy niestety nie napawają optymizmem. Jeżeli taka sytuacja rzeczywiście będzie miała miejsce do końca roku, jaka jest na ten moment prognozowana, to spółka zdecydowanie się nie zbilansuje. Nie ma takiej możliwości. I co w tej sytuacji? Najpierw trzeba dotrwać do końca roku, tak? Bilans księgowy to jedno, płynność finansowa to druga kwestia. Wiceburmistrz uspokaja, że miasto ma zagwarantowane środki i nie planuje odwołania nauki pływania na basenie dla uczniów miejskich szkół. Nie da się jednak ukryć, że brak środków z powiatu będzie dla pływalni bardzo ciężką próbą.